Cześć, tutaj Crowder, witam Was w nowym odcinku Zagrajmy w World of Tanks. I dzisiaj na początek przejedziemy się niemieckim czołgiem 7 tieru ciężkim, czyli Tygrysem Jedynką. Jak dla mnie jest to jeden z najmniejszych czołgów II wojny światowej i zawsze chciałem go mieć. Niestety powiem od razu, że nie jest to czołg na początek Waszej rozgrywki, Waszej przygody z WOT-em, bo jest on dość specyficzny i wymaga odpowiedniego stylu gry. Dlatego wiele osób na niego narzeka. Przeważnie są to osoby, które, z tego co zauważyłem, których jest to pierwszy, siódmy tier, powiedzmy, zaczął robić drzewko niemieckie z sentymentu i dochodzą właśnie do Tygrysa Jedynki, który jest dość papierowy jak na swój tier. Ma za to sporo więcej HP i niezwykle celne działo. I to jest jego największą zaletą. Tak naprawdę powinno się z nim grać na odległość. To nie będzie taka standardowa bitwa, bo tutaj podjadę raczej blisko, jest to miasto, więc trudno, żebym stał z daleka i snajpił, ponieważ nie ma tutaj zbyt wielu dobrych miejscówek na stanie i czekanie na przeciwników. Będę sobie w centrum miasta, jak zwykle, na tą główną drogę, powiedzmy, okalającą bazę. Zawsze lubię tutaj walczyć w tym miejscu. Najlepiej mi się tutaj walczy. Tiger potrafi po to odbić przy odpowiednim kontowaniu, ale nie jest to tak jak w KW4, jego bok nie jest na tyle wytrzymały, żeby go wystawiać pod minimalnym kątem, aby łykał pociski. No jest z tym dość ciężko, bo niestety w boku tak nie spenetrować nawet piąte tiery. I to jest chyba największym mankamentem Tygrysa, po prostu trzeba się nauczyć grać i trzeba grać bardzo, bardzo ostrożnie. Starać się jak najmniej przyjmować strzał, pomimo tego, że ma dużo HP, no to jest wrażliwy na ostrzał i każdy strzał szybko powoduje szybką utratę naszego tego HP, co się kończy zgonem po prostu szybkim. Tutaj, jak widzicie, atakują mnie w tym momencie z dwóch stron, próbuję wyeliminować tego MX-a. Nie chcę, żeby mnie atakowali z dwóch stron, ponieważ nie będę mógł kontować do przeciwników odbywających się po obu stronach tej drogi. Na razie parę strzałów na odmulenie i chciałbym wykończyć jak najszybciej tego AMX-a, który jest po prawej stronie. On wyjeżdża do nas, troszkę błąd popełnił i już po nim. I teraz będziemy zajmować się tymi czołgami na środku. Dobrze, mam tutaj kompana, który niestety już ma mało HP. W tym momencie powinien zacząć się chować za mnie po prostu. Jestem dość duży i powinienem mu dawać jako taką ochronę. Powinien się po prostu wychylać i strzelać za mnie, tak żeby tam za bardzo nie obrywać. A ja będę starał się przyjmować strzały na siebie, ponieważ mam tego HP dużo więcej niż on. Dwa czołgi, tam z tyłu chyba jeszcze jakiś czołg był Panzer 4, który wychylił się na początku i nie uderzył. M18, no może uda się go jakoś tutaj strzelić, ale będzie ciężko. Aj, nie weszło. No, fałka miała troszkę fakta. Tiger jedynka sprawdza się na otwartych mapach. Przeważnie tam udaje mi się wykręcić niezłe wyniki, ponieważ strzela dość szybko i nawet jeżeli trafimy na 8 czy 9 tiery, to czasem jest on ignorowany, a MX w plecu. Jeszcze jeden strzał, ale pewnie zabije tą fałkę, nie zdąży przeładować. Jeszcze troszkę, no. A i niestety zabrakło pół sekundy. Nikt tutaj więcej nie objeżdża, to teraz zajmę się tym M18. Tiger jedynka sprawdza się właśnie na otwartych terenach, gdzie może strzelać z dużej odległości, zwłaszcza w konfrontacji z radzieckimi czołgami, które celnością nie grzeszą. A Tiger 2 potrafi z 300-400 metrów penetrować je raz po raz, bo długa 8-8 ma również bardzo dobrą penetrację jak na ten gier. Na początku grałem dość ofensywnie, i to mnie zgubiło, później zreflektowałem się, zresztą sprzedałem ten czołg, byłem na niego troszkę zdenerwowany, no ale wiadomo, że umiejętność gdy przychodzi z czasem i w pewnym czasie go odkupiłem, zrobiłem sobie Tigera 2, a teraz kupuję go właściwie trzeci raz, tylko po to, żeby się nim troszkę pobawić, dlatego że mój kolega jest właśnie na etapie grindowania Tigera 2, więc możemy sobie pograć razem Tigerami jedynkami w plutonia. Naprawdę polecam ten czołg tym, którzy grają dość ostrożnie i starają się unikać zbierania niepotrzebnych strzałów.
generalnie niemieckie drzewko, z tego co zauważyłem, uczy właśnie tego, żeby nie zbierać niepotrzebnych strzałów, bo to nas później zguby. Czasem właśnie tego jednego strzału brakuje, żeby wykończyć jakiegoś groźnego przeciwnika, czy żeby co mnie uderzyło z tyłu, nie mam zielonego pojęcia, właśnie żeby nie otrzymywać niepotrzebnych strzałów, bo to HP jest ważne pod koniec bitwy, kiedy już zostaje mało przeciwników i na to trzeba uważać. Raczej zginę tutaj w tym momencie, bo jadą na mnie dwa czołgi, ja mam niestety 3 HP, ale spróbuję jeszcze zadać mi jakieś obrażenia. Troszkę ruszania, niestety no, zabiję mnie. No ale swoją robotę wykonałem, zabiłem 4 przeciwników, utrzymałem to centrum miasta z pomocą fałki i no i tak wygląda mniej więcej rozgrywka Tigerem. Trzeba grać ostrożnie, dużo się chować i czasem coś tam można odbić, ale ja bym specjalnie na to nie liczył, bo Tiger i Tiger 1, powiedzmy, w konfrontacji z 7 tierami jest jeszcze całkiem niezły, no ale na 8 jest już troszkę za słaby. Dobra, to tyle w tym odcinku. Ten T-34 jest już na wykończeniu i zaraz przejdziemy na jakiś inny czołg. Nie wiem, co to jeszcze będzie, zaraz coś dla was wybiorę. Dobra, tak jest. I wygrana 15 do 8. 3,5 tysiąca expa, 44 tysiące kredytów. To już chyba było po tym evencie, kiedy zarabiało się więcej na 7 tierach. No i tyle. Tak wygląda rozgrywka z Tigerem 1. Jeżeli chcecie jeszcze zobaczyć jakiś film, no to miałem nagrany wcześniej film. Tutaj dam wam link do niego. Będziecie mogli sobie zobaczyć rozgrywkę na kole podbiegunowym. Dobra, idziemy na następny czołg. Dobra, siedzimy sobie już na ISIO 8. Wiem, że film z ISIO 8 był ostatnio, ale zacząłem grać z powrotem tym czołgiem, bo jest on bardzo przyjemny w grze i może uda mi się odblokować w końcu ISIO 7, chociaż nie mam zielonego pojęcia, jak zbierę 6 milionów, aby go kupić. Zwłaszcza, że muszę jeszcze zbierać pieniądze na Patona. No ale dobra. Tymczasem gram sobie ISIO 8 i gram sobie z kolegą Holy Fire, który jest na 9 wieży niemieckiego drzewka, czyli na VCP. Jesteśmy tutaj top tierami, jak widzicie, czyli to od nas będzie tak naprawdę zależały losy bitwy, bo jeżeli jesteście top tierem, no to macie bardzo duży wpływ na to, jak potoczy się dana bitwa. Cieszy mnie, że ten scout pojechał na środek i wiem, że nic tamtędy już z lewej strony nie będzie mnie tutaj na początku przynajmniej atakowało. Dzięki szybkości i sołskiego dojadę sobie jak najszybciej tutaj do tej górki po prawej stronie. Wychylę się, oddam strzał, ponieważ oni nie powinni się spodziewać, że będę tutaj tak szybko aż. I schowam się za chwilkę. Zobaczymy, co tam będzie w ogóle. No, są jakieś czołgi? Jest fałka. Strzelę fałkę. Była prawie cała widoczna, więc nie było problemu, żeby ją trafić. Oni wystrzelili, schowali się, więc mam szansę na jeszcze jeden strzał. Zobaczymy, który z nich wyjedzie. Jedzie M103 prosto w kadłub, tak jest. W tym dziale nie ma problemu, żeby przebijać M103 w kadłub. Jeżeli macie słabsze działo, no to musicie strzelać albo w wieżę, albo szukać jakichś innych weak spotów. Ja na szczęście w tym momencie nie muszę, mogę po prostu celować w kadłub i go penetrować raz za razem. Zobaczymy, jak Tiger dostał już za 550. Spróbuję to też uderzyć. A, on już tak działo, więc miałem trochę falta. Albo to był pocisk burzący, nie wiem. A może to nie on? Chyba nie, bo on strzelał troszkę wcześniej. Nieważne. Może teraz odbiłem pocisk. Pamiętacie, mówiłem, że IS-8 ma dość mało HP, ale za to dużo pocisków odbija. I to jest właśnie to, jeżeli dobrze się ktoś ustawi i rusza się w czasie strzału, to tym bardziej potrafi odbić pociski przeciwnika. To T-44, a i jest T-54. Ja się nim zajmę, a Holly z tym drugim czołgiem, który został za mną, spróbują po prostu powstrzymać tych zawodników jadących z lodowca. Nie chcemy, żeby byli nas z dwóch stron. Pamiętajcie zawsze, że najgorsze, co może być, to jeżeli atakują was z dwóch stron, bo nie będziecie w stanie po prostu do jednego z tych czołgów kontować i po prostu was zniszczą, no bo będą was penetrować teraz za razem. Strzał za 500. Nie wiem, skąd się wzięła ta Pantera, ale okej. Muszę tego T-54, chociaż pewnie się schowa właśnie. Tiger 2. Zaraz spróbujemy tutaj zabić. Będę
poczeka na to T-54, ale jeżeli się nie wychyli, no to będę strzelał do tego Tigera 2, bo nie chcę marnować czasu. Chcę zadawać obrażenia. Wow, za 550 hit naprawdę ładnie losuję temu działu czasem obrażenia. O, widzicie, poruszałem się troszkę, T-54 strzelił, a ja odbijam ten strzał po prostu. Dobra, Tiger 2 poszedł sobie do piachu, ja podjeżdżam do T-54 i go zaraz wyeliminuję z gry tutaj, żeby nam nie przeszkadzał, po czym pojadę sobie na lodowiec. Tak właśnie zrobię. Nowa fizyka pojawiła się, test nowej fizyki pojawił się na tygodniu, jutro powinienem wrzucić filmik jakiś z tego, pograłem chwilę i no i fajnie to dosyć wygląda, ale mam pewne obawy co do tego silnika fizycznego, nowej fizyki, tego silnika, który odpowiada za tą fizykę, bo obawiam się, że po wejściu tego patcha mogą się dziać różne dziwne rzeczy, ale o tym opowiem jutro na filmie, który nagram. Na razie skupmy się na rozgrywce tutaj tym pisem 8. Raczej tutaj nic nie powinno się już nam stać. Został tutaj M103, który miał chyba 700 HP, czy 500 HP, jakoś tyle mu zostało, więc no, nawet jeszcze troszkę mnie. A i trafiłem go niestety. On zbił mi gąsienicę. Naprawię ją i jadę szybko na niego. Nie będzie tutaj żadnego problemu. Mam go praktycznie jeden strzał, jeśli go tylko trafię. No, strzelanie to unik spod powoduje właśnie. No, to było najgłupsze, co on mógł zrobić, bo rozwalił KW3 zamiast oddać strzał we mnie, tak naprawdę. Zniszczył czołg, który miał raptem 100 HP. Nie róbcie nigdy czegoś takiego, bo szkoda po prostu. Szkoda po prostu amunicji. A jeżeli już chciał zadać, wiedział, że zginie, chciał zadać obrażenia, to lepiej zadać obrażenia za pełne HP jakiemuś innemu czołgowi, niż strzelać do takich ogrysków. Aj, jak mogłem tego nie trafić? No trudno, tak się zdarza. Jak widzicie, mocno pocisnęliśmy tą stroną. Oni się troszkę bali, chociaż mieli więcej czołgów, to nie zaatakowali nas odpowiednio mocno i dzięki temu daliśmy sobie z nimi radę. Pomimo tego, że atakowali nas z dwóch stron, no to podzieliliśmy się tak, że byliśmy ich w stanie wyeliminować. No i wychodzi na to, że Isus nie jest wcale taki papierowy. No tak jak mówię, można nim sporo odbić i pomimo tego, że ma mało pancerzy, no to przy odpowiednim kontowaniu i ruszaniu się prawo-lewo, tak jak widzieliście, wypróbujcie sobie to, bo można dużo pocisków odbić i dzięki temu dłużej pożyć. 3500 expa, 70 tysięcy kasy, całkiem fajny wynik, dużo na plus i to tyle, jeżeli chodzi o ISA 8. Pewnie jeszcze będzie jakiś film na temat tego czołgu, a teraz przejdźmy na coś innego i zobaczyć jakąś kolejną bitwę. Dawno nie było już filmu na artylerii, a kupiłem sobie grilla, więc tym razem będzie to właśnie grill, czyli arta 4 tieru. Wykorzystałem promocję, która była przez ostatni weekend z okazji Trajan Gamescomu, gdzie dzięki której można było kupić arty niemieckie za połowę ceny. No, grill to jest arta dość popularna na wszelkiego rodzaju kompaniach szóstych tierów. Bardzo dobre arta podobno, chociaż jak na ten tier, jak dla mnie troszkę za długo ładuje, bo nie mam oczywiście załogi na 100%, ale około 16 sekund w tym momencie, no to jest dość długo, bo na francuskiej arcie 5 tieru ten czas był prawie o 1,5 sekundy krótszy i dziwnie troszkę, bo nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że moja załoga nie jest najlepsza jeszcze, czy po prostu to działo jest takie dość niecelne, bo czasem naprawdę strzały, które na 100% powinny wejść, nie trafiają w cel i to jest troszkę irytujące, ale zauważyłem, że to na wszystkich artach jest w pewnym stopniu odczuwalne, że te strzały, czasem nawet 100%, lecą gdzieś poza kółko. No niestety, tak to było w tej grze. Fałeczka, spróbuję tą fałkę może jakoś ustrzelić, chociaż pewnie będzie ciężko, bo ona będzie zygzakowała, może nie, a i za daleko poleciał pocisk. No i scouty zawsze warto spróbować, jeżeli nie ma innych, lepszych celów akurat. Ten sztuk pewnie nie dotrzyma do mojego strzału. 14 HP, już nie warto nawet celować w niego. AMX, raczej trudny cel do trafienia, bo malutki i dość zwinny. No ale może się uda, może zatrzyma się na chwilę, żeby skupić celownik, bo skupia celownik dość długo. O, widzicie, dostał, nie było wybuchu, czyli musiałem trafić centralnie w czołg.
Jedzie po mnie jakiś scout, chyba ta fałka tutaj. No to trzeba będzie uważać, już zdążę strzelić nawet. Wejdę z trybu snajperskiego i poczekam na tą fałkę. Super, że zostawili jej tylko tyle HP, bo tak to miałbym problem na zdjęcie i na strzał, chociaż i teraz mogę oczywiście nie trafić, no bo artyleria nie jest zbyt celna w tego typu sytuacjach. Ale udało się. Fałka poszedł do piachu. Szybko się przestawiam, bo oczywiście mnie wyspotowała, więc zaraz mogę się spodziewać, że Su-5 spróbuje mnie skontrować. To już kilka sekund jeszcze dobrych i no i stanę sobie tutaj i zacznę strzelać. Przecież będę się przestawiał, powiedzmy, przy jeszcze jednym czy dwóch strzałach, bo być może ta do Su-5 czeka tutaj, aż się wystrzelę, żeby mnie skontrować. Zobaczymy. Sztuk 3. Postaram się wyeliminować po prostu jak największą ilość wrogów tutaj. O, super, poszedł na strzał, żeby ułatwić zadanie mojej drużynie. Nie będę się póki co skupiał na tych najcięższych zawodnikach. Raczej starał się wyeliminować drobnice, bo czasem to ona właśnie decyduje o losach bitwy, jeżeli jest jej dość dużo. Niestety nie trafiłem. A poza tym jest to miasto, więc tak naprawdę będę strzelał do tego, co widać, a nie do tego, co bym chciał, no bo jest tutaj dosyć dużo budynków. Chciałem przez chwilkę powiedzieć coś o plutonach, ponieważ wiele osób zaprasza mnie teraz do plutonów. Coraz więcej was, czyli osób oglądających w tej chwili, zaprasza mnie do plutonów i no niestety nie jestem w stanie zagrać ze wszystkimi, bo przy tej ilości zaproszeń naprawdę musiałbym siedzieć parę godzin dziennie i grać, żeby wszystkich zadowolić. Musicie mnie zrozumieć, że ja też staram się swoje czołgi opracowywać czy zagrać ze swoimi znajomymi. Niestety nie jestem w stanie grać ze wszystkimi w plutonach. Polecam wam znalezienie kogoś, jakiegoś kolegi, czy wstąpienie do jakiegoś klanu, znalezienie sobie dwóch, trzech osób, z którymi gracie zawsze w plutonach, bo tak jest najlepiej. Nauczycie się swoich zachowań, będziecie wiedzieli, co kto chce robić, porozmawiacie o drogach, które wybieracie na mapach, czy o sytuacjach. Zawsze można skonfrontować swoje spostrzeżenia, czy wysłuchać kogoś, kto ma, powiedzmy, więcej doświadczenia. Najlepiej grać po prostu z osobami, z którymi się zawsze gra, bo można o różnych rzeczach porozmawiać też przy okazji. A ja niestety nie jestem w stanie grać z wami wszystkimi w plutonach, tym bardziej, że staram się po prostu opracowywać swoje czołgi dalsze, żeby pokazać jakieś nowe czołgi, żeby i wam nie nudziły się te filmy. Więc bardzo, bardzo mnie to cieszy, że zapraszacie mnie do plutonów, że odzywacie się do mnie w grze. Jeśli chcecie pogadać, to zawsze ze wszystkimi rozmawiam, jeżeli chcecie o coś zapytać, ale niestety na plutony nie mam w tym momencie czasu, bo generalnie dość mało gram i już nawet gdybym bardzo chciał w tych plutonach grać, to nie starczy mi na to nawet czasu. Dobra, spróbuję tutaj jeszcze tą fałkę trafić, ale to się nie uda. Może pancer 4, no to już jest na wykończeniu te czołgi, ale amunicja jest tania w grillu, więc może sobie na takie strzały pozwolić. Może ta fałka, tak jest, czwarty ptak. I teraz w bazie to zostało, pancer 4. Zaraz spróbuję tutaj skasować. No, ruszysz się czy nie? O, poczekam, aż się zatrzyma i wtedy do niej strzelę. Nie, niestety. Kurczę, czasem dobrze wiedzieć, ile przeładowują poszczególne czołgi, bo wiadomo, że ktoś się będzie cofał do momentu, aż przeładuje, żeby się zatrzyma się i spróbuje strzelić, czyli mamy te 2-3 sekundy, kiedy celuje na to, żeby oddać strzał i można to przewidzieć, kiedy mniej więcej on się zatrzyma. Może jeszcze tego Shermana uda mi się trafić. No, ale grillem naprawdę te strzały czasem trudno trafić. No, troszkę przestrzeliłem. Troszkę za blisko strzeliłem, mówię, że powinienem dalej trochę strzelić. No i dwa, chyba LK czołgi w bazie. To SU... A nie, to SU ma jednego fraga, więc musiał grać na SU-85, jest LK. 100% strzał, patrzcie, właściwie powinienem go na 100% trafić. No i właśnie to, o czym mówiłem, czyli pocisk leci sobie gdzieś za niego i niestety nie zadaje HP. Dobra, to tyle w tym odcinku. Wygrałem tą bitwę. Gram sobie pomalutku grillem, nabijam sobie zaułek, będę miał 100%, no to pewnie jeszcze raz pokażę wam jakiś filmik z nim. 4 zabitych przeciwników, nie mam żadnych odznak czy wyróżnień, ale generalnie 22 tysiące do przodu,
amunicja jest tania jak barży, więc praktycznie to jest mój cały zysk, minus tam jakieś minimalne koszty. Dobra, tak jak powiedziałem wcześniej, pokażę jakiś film z fizyki nowej i być może nagram jakiś film z instalacją modłu, bo sporo osób pyta się, jak zainstalować taki celownik, jak mam między innymi, więc próbuję wam to jakoś w przystępny sposób pokazać, żeby te pytania się już nie powtarzały, żeby każdy mógł to w łatwy sposób zrobić. Pewnie pokażą się te filmy na pewno o fizyce, a jeżeli nie zdążę nagrać tego poradnika o modach, no to w następnym tygodniu, ale myślę, że powinny się pokazać jakoś w tym tygodniu oba, więc czekajcie na te filmy. Pamiętajcie o zielonych łapkach, subskrypcjach, przy dzieleniu się tymi filmami ze znajomymi, a ja zapraszam was do następnego odcinka. Trzymajcie się i powodzenia w walce. Cześć.